Jeszcze tak grzmi. Kurde, tyle kilometrów i tą burzę słychać. W polu to ptaszki śpiewają. No i tutaj jest Asory na trzeciej, szóstej klasie, gdzie efekt Głębosza najbardziej widać właśnie tutaj. Tutaj najbardziej go widać. To, że się wjeżdża z rogu i ciężko dopryskać, też widać. Moment załączenia. Ale ty tam w dupie. To nie teraz, nie o tym. Tu się udało z kukurydzy przylizać. No i patrzcie, jak tego owsika gdzieś tu się nabrało. No i dlatego właśnie trzeba zmieniać rośliny. Cak, 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 cak. No, mnie to trochę widać, czeka roboty. Tu delikatnie gdzieś liście są podłapane końcóweczki, ale tu jest również Asory po Głęboszu. Ja wam pokażę, do komu Głębosz był stosowany, bo to był dosyć szeroko, na 20 coś metrów. Zobaczcie sobie, ile tu jest kłosów. To jest taka trzecia klasa, ciul gorsza niż tamta, gdzie jest ten mosusz. Rośnie z tym Asorym, to jest taka już bardziej taka, o, taka trójka jak tutaj. Takie. 3 bo 3, o, tak bym to nazwał, 3 bo 3. I ja wam powiem, dokąd szedł Głębosz. Nie wiem, czy to znowu zobaczycie na filmie, ale to mniej więcej to był mój punkt już gdzieś chyba na 18 siałem, chyba że się machnąłem na 21. Ale mniej więcej to tam był gdzieś Głębosz stosowany na Uwrociu. No i tutaj ta pszenica właśnie po tej regulacji najbardziej ucierpiała. Tu on też na pewno trochę połaskoczę. Troszkę za blisko rządek jest. No ale to nieważne. Ważne jest tu i teraz. Zobaczcie sobie, jak tu już jest troszkę inna ziemia. Jak tu jest wyproskowane, nie? I to też było na raz przejechane, to nie było na dwa. Ale już widać jest różnicę. Trochę lżejsza. Ale jeszcze tutaj, już idąc dalej, to się udało. A może ja dwa razy przejechałem Porto? Ciul wie. Ale tu jest tak lżej. No i też właśnie jakieś braki widzę, że pojawiła się. Na szczęście, że nie jest tak dziurawo jak wcześniej. Oset kręci, papa, ten mniejszy to bez problemu. I tu musiało coś tak dosyć padać, a dwie się zdarzyły. A może urosła z samosiewów. Widzicie, że ją tak wygina. Nie wiem dlaczego ją tak wygina w tamtą stronę. No ale mniejsza o to. Czy tak, ale ją coś gnie. Jakby jakieś uszkodzenia z robaków, czy po prostu, no nie, czujnikiem i nie najechałem. Coś nie tak jest z nią, bo zobaczcie, jaką ma rurę taką zwiniętą. Nie ma takiej, tylko ma taką długą, aby liście nie chciała pootwierać. No tu jej na pewno nie rozjechałem. Też ją tak podgina. Nie wiem, czy wiatr może? Taką małą by powyginał? Czy to ta kurde robaki pieprzone, ta ploniarka zbożowa? I ją podśrutowała, ją... No bo są takie powyginane, no to też nieźle. Dobra. Wdrapię się na górę. Bo co tu będę szedł? Kurde, to normalnie już prawie, że to zobaczcie. Nim ja naleję wody, nim ja przyjadę, to ja dam radę. Trzymajmy się planu. No i tu było właśnie widać, że ona jest mniejsza, bo tu już bardziej brak wody do skwierą. A to tam grzmi, na Wielkiej Sowie. Myślałem, że kurde Usławka, ale nie. To za daleko. Znaczy to jest kurde, jak jadę ulicą po tych wszystkich tam, to 35 km mam do Wielkiej Sowy, bo coś takiego, bo 37, a zobaczcie, tu w linii prostej ile będzie? Dycha? 12?
Może i więcej, a jak słychać. Ładnie to tak wygląda. Idziemy na 6 klasę. O, mój przyjaciel, kurde, normalnie. Nie mam do niego sił. Ale jeszcze zobaczę, co z niego. Wiechlina żółta, wąskolistna. O, to nie. Właśnie to jest to, że to nawet na 6 klasie rośnie. Ja pierdyle. Jak miałbym to sprzedawać, to bym był milionerem. Dobra, no i tak to tu wygląda. Sorry, to jest taki pasek dosiewany, trochę potarboszony, bo może tu też nawet gdzieś mniej więcej za bardzo. Ale to tam 10 cm. Czy ileś to tam. Jo, będzie dobrze. Tu tak zbierzemy kurde kukurydzę, będziemy siać pszenicę, to sobie przejadę prostą tam, sobie zobaczę, wjadę sobie ścieżką. A! Tu kłodami jeździ, dlatego jest takie wyproszkowane. No, jeden ślad i drugi. No mówię, to tyle dobrze, że pomiędzy rządkiem. O, już jest pierwszy objaw piąteczki. No i właśnie największy problem mam z ciągnikiem wytarmoszenia się tutaj, pod tą górę. No za skurczysy, no nie mogę się wygrzebać, nie? Nic, a nic nie mogę się po prostu tutaj wygrzebać. Nie mogę wystartować, grzeby tutaj jeszcze jakoś jedzie, a potem już tak przebiera kołami, że jest amen w pacierzu. No widać, że tamta kukurydza, ja przynajmniej widzę, że ciemna. Zalizała pobocznika, czy też może RSM-u. No dobra. Zobaczymy. Bo w tym roku 4-5 dni w siebie to było tak znaczenie olbrzymie, jeśli chodzi o wzrost, że nie do uwierzenia. I co tu się dzieje? Rumianek trochę dostał, trochę owsika, ale to bardzo gdzieś mało, minimalnie. Może też od kogoś w kombajnie dostałem, bo ja tu nie miałem problemu z owsikiem, ze względu, że też siałem kukurydzę już tutaj. A on się tu pojawił znikąd i samo siebie też robię zbóż, także wiecie, no cena usługi kukurydzy jest trochę inaczej, też nie do końca. I tu był ten piach bardzo twardo, tu z głęboszem ma się John Deere Jones, ale jechał. No i to właśnie, jak brakowało wody, to też pługiem nie mogłem wbić, już mówiłem. Tu proszę bardzo, ale nas interesuje, bo wiele takich było zapytań, po co ty pryskasz na 6 klasie, nie? Ochronę robiłem, ja zmniejszałem dawkę oczywiście, że tak, bo mówię, no bo bez sensu dawać pełną. Rumianek co tam nic nie robi z tego. A może być, że ja tą kukurydzę po prostu przypierniczyłem, jak tutaj sobie wjechałem, 3 metry, no i tu są już jakieś fuzaryjne kłosy, to jakby można powiedzieć z kukurydzy, zobaczcie, tak na to wygląda, bo to był pasek kukurydziany i już by była fuzarią, bo dalej już jej nie ma. No i dobra, czy po 5 latach na tym pagórku coś udało się stworzyć. Wyjdziemy zobaczyć. Skrzyp jest, bo musi być, coś mówi, że to nie, chwałę pecha, nie. Co ja tu się wapta naprałem, po prostu tak szybko ucieka ten wap, bo tu nie ma co go trzymać. No i fajna taka pszenica. Nie za gęsta, nie za rzadka. Kłosy są, bo muszą być. I wtedy jak tu w 2020 albo 2021 była tutaj kukurydza, to ona była w wysokości tamtej pszenicy 30 cm, a kolba też była. I kombajnista się pytał, o, ale że się tu spalił. Ja mówię, nie człowieku, to nie ja. Ja tu w tym udziału nie miałem. Kurde, owiec się poprawił na tej 6. Coś podrósł. Czyli jednak coś się udało. Może nie jest szał, ale jakby na 100 litrach azotu, tu też. I tu kurde chyba załatwiło to druga dawka. Ta druga setka, to było za dużo.
trzeba było na tej jednej sesce zostawić. To był mój błąd agrotechniczny. Przyznaję się, bez bicia może ciut lepiej by to wyglądało. No bo za późno padało, jakby padało wcześniej, to byłoby ok. Tam się poprawiło. No i tutaj ta szóstka, o, tu kawałek lepiej. Lepszy tu już tak, kurde, kiedyś tak nie rosło, to już całe tutaj, tak, o, pod tamtą ścieżkę na dół, tak, kurde, to prawie że hektar wyeliminowany jeszcze w lepszych latach. Teraz się trochę poprawiło, nieznacznie, ale się poprawiło, no. I tu było cyk, regulacja rozłączona, tam widać po prostu, ja stąd widzę takiego fikuśnego garbika i tam rozłączyłem, no i tak trochę tu mogę inaczej do tematu podejść, ale to się spodziewał 4 kwietnia, że to 2 miesiące praktycznie nam tam spadnie 30 litrów wody, bo ja się nie spodziewałem. No i tutaj ta pszenica jest taka, jest jaka jest, o, i król jest, widzicie, wapno z cukrowni było wywiezione, przy skarpie rozsypane i król jest. No i trzeba by wziąć, kurde, kosę i opierniczyć tu skarpę i go ile się da, ale to chyba ten lustrze założyć, bo to takie jakieś jeżyny rosną czy coś, ciul wie. No i czy warto było chronić pszenicę na 6 klasie? Warto było, nawet tą okrojoną dawką, bo jakiś tam kłos jest, ona już nie urośnie najprawdopodobniej większa. Tu będzie taki trochę dylemat podczas koszenia, ale to mi chyba nie będzie dany ten dylemat. No owiec, jak tylko trochę lepszej było 6, to coś tam sobie poradził, taki tu typowa 6, to sobie tak urósł, bo urósł, to może też, no w sumie urósł, bo urósł, no 20 cm. Także tutaj też będzie taki dylemat z koszeniem, ale to do koszenia to jeszcze mnóstwo czasu, teraz trzeba się skupić na tym, zobaczcie. I ładnie było poprawiane, pokręciło te chwasty, pokręciło, puściło. To sama sytuacja jak u sąsiada w kukurydzy. I tu też nie było dawane preparatu, chyba wtedy nie, jeszcze go nie stosowałem. No i teraz po prostu jest nauczka. I już wiemy, że takie coś fajnego jest, istnieje za parę złotych. Podnosi skuteczność, że ja pierdyle, nie? Że po prostu to jest aż nie do uwierzenia, że coś tak w sumie niedrogiego potrafi tak pięknie działać. No i tu rozjechałem, bo mnie tutaj bez napędu nie jestem w stanie tu się wyciągnąć. Już miałem się rwać, bo znowu owiec głuchy, Boże. Jaki człowiek jest zakręcony. To już złapię nikosulfuron. I teraz taka sytuacja, jak tutaj widzimy. Taki garbik. Widać go? I ten garbik jest dosyć tu spory. I to jest mój wał przeciwpowodziowy. Oczywiście ta woda płynie w tamtą stronę i płynie w tą stronę. Niestety to właśnie pole nie jest tak, żeby było... Jakby je obrócił w tą stronę, byś robił, no to byś tą wodę kierował tak. No ciężko. Coś tu fajnego wymyślić, ale są te garbiki. O, jaka moja, kurde, kukurydza. Normalnie wziąłby ją człowiek tutaj, o... To już coś wyszło, jakaś, o, ale chyba z nic nie będzie. Czy to było ziarno? Czy kurde kamień czerwony? Zrobimy doświadczenie polowe. Chyba się nie uda. Nie przyjmie się. No dobra, wsadzimy kukurydę i zobaczymy, czy będzie rosła. Zostawmy dołek, tak, wykopany. Tu jakieś coś tu się pod ziemią tarza. Tu nawet, kurde, taki fajny jest chłopina i Jarek, i on łopatą kopie, a kurde, łopaty nie potrzebuje. Zobaczcie. Dłonią można wykopać. No. I tutaj był głębosz stosowany. Bo sobie zjechałem na dół, jak dobrze pamiętam. No ale ta ziemia pod spodem jest tu tylko złamana. Złamana. I tu już jest twardo. Tak. Czy coś można powiedzieć, że
jednak piaski też trzeba walić po prostu ile się da. O, tam jakiś korzonek mi się tarza z czegoś, zobaczcie. Kurde, nie mówcie, że to był z kukurydzy. Co? Kupiemy? Jak tu już jestem? Mogę go urwać niestety. Ale najprawdopodobniej to są już, kurde, korzenie z kukurydzy tej posianej. I one już sobie tutaj idą i szukają. Ach, kurde, chyba trafię na warstwę twardą. No, tyle przelało. 4-5 cm, czyli 4-5 litrów, tak mówiłem. Tego właśnie gleba jest nawapnowana, to ona tutaj jest bardziej luźna. No i teraz nie wiem, czy to są korzonki z tej kukurydzy, czy to po prostu jeszcze jakieś pozostałości, ale nie, no niemożliwe, że to z innej, bo to widać, że to żyje. No, to gdzieś sobie by tu już coś by sobie już było. Jak no, jak tak, no i dobra, na doświadczeniu polowym się kiedyś tu spotkamy i zobaczymy w taką dziurę, co się będzie działo. Będę chociaż wiedział, że ta kukurydza była posadzona. Dobra, spierdylam. Nie, to spokojnie, tu już jest piach. Piąta klasa, złamana na szóstą. Także można powiedzieć, że najgorszą szóstkę obsiałem owsem. Ale mnie to zaciekawiło. Ale są takie przebarwienia, zobaczcie. Gdzieś jakaś uszkodzona po czymś. Czymś dostała tutaj, bo ma taka biała, jest właśnie przebarwiona. Albo cynk się objawia. Albo cynk się objawia, bo takie białe nerkozy to mi coś pod cynk podjeżdża. Niby człowiek sieje tą kukurydzę trochę czasu, ale jednak dalej się uczy. No to co, no nie ma co, no to burza już ma następna być w 22. Spierniczam, doświadczenie polowe było, kopanie było, wsiadam, leję wodę i jadę. Te napędy mi się nie zgrywają, ale tutaj akurat to tylko będę potrzebował dosłownie od takiego odcinka, jest miękko, to on sobie najwyżej pogrzebie tymi kołami i tyle. No i właśnie tu jest problem z ciągnikiem, który ledwo co się mieści, załóżmy tak, ale na dół się delikatnie pójdzie ze skosa i już się nie mieści. I już się nie mieści, albo opryskiwacz mi rzuca, nie? No, opryskiwacz na razie nie mam wpływu. Jak Bóg da, to będę miał wpływ i tu zobaczcie. PH takie 6 coś wyszło. 6,2, 6,3, czyli to nie jest takie, że powinien tu skrzyb rosnąć. Tu podejrzewam, że jest problem zagęszczonej ziemi na tym piasku. Patrzcie, jak jest twardo. Nie. Zmieniam filozofię. Piach czy nie piach, rąbię głęboko. Może w bezorkowcu to jest inaczej niż na pługu. Mówiłem, że skrzyp to nie jest zawsze objaw kwaśnego pola. To tylko potwierdza, zobaczcie, w tym miejscu, jak jest po prostu twardo. I tu już jest, o. Widać od razu, że jest tutaj zagęszczenie. Patrzcie. Zobaczcie sobie, jaki jest brak próchnicy w takich glebach. Innego właśnie wam powtarzałem, że jak resztki są rozdrobnione, to jest słoma z pszenicy. 2 lata temu była tu pszenica. Była pszenica, kukurydza, kukurydza. Zobaczcie, mimo tak mokrej zimy, ta słoma jeszcze się nie rozłożyła do końca. Widzicie? Tak samo tu. Nie mogła dolecieć, bo jestem za daleko, żeby tu doleciała. Patrzcie, ile jeszcze jest słomy z pszenicy.
Tu nawet jak był owiec poplon, ale on był na dole. To jest niemożliwe, żeby po prostu był tutaj słoma z owsa. Nie mogła sobie tu przylecieć sama. A stamtąd już się nie przypłynęła. Tak. Zobaczcie. No i nie. Trzeba podejść do tematu inaczej. Jednak, kurde, głębosz. Ryjemy na głęboko. Likwidujemy twarde miejsca. Bo właśnie byłem wtedy na pokazie polowym u Grzegorza i właśnie rozmawiałem z takim fajnym panem z dużego gospodarstwa, bardzo dużego gospodarstwa i właśnie ja mówię, że kurde, w tym roku to głębosz jest sposobem na suszę i on mówi, że też to zauważył, tam gdzie głęboszowali nawet na wiosnę, bo były takie warunki właśnie, że sucho, poszedł jęczmień, mówi, kurde, jakie mi to jęczmienisko teraz się zrobiło, człowieku, to mówi, kurde, to normalnie szok, po samym głęboszu, mówi, posialiśmy, bo miałem siewnik na bronie, 6-metrowy, po samym głęboszu mówi, że posiali i mówi, ja piernicz, jak pięknie. No, tu gdzie miękko jest ok. Ale spłucałem. Po prostu mówiłem, a nie będę tego piachu mieszał. A może już kurde przez jakiś tego okres czasu na tym systemie bezorkowym te warstwy też się mogą już troszkę inaczej układać i wyglądać. Nie jest to powiedziane, że ta łapa będzie wyciągała tyle piachu, bo łapa idzie głębiej na te 6 cm. To nie jest jak pług, że on ci wywali wszystko. Może trzeba będzie głębiej schodzić po prostu. Nie przejmować się, że to jest ta lżejsza klasa. Tu mówię, tu by kurde stałem ta słoma z pszenicy. Robotę by tu zrobił te głębosz. A gdzieś miękko trafiłem. Miękko trafiłem. No i teraz ta ziemia, która była. O. Bryłki. Bryłki też są dobre, widzicie? Bo też jak w ziemi są bryły, to jakieś tam chyba się kanały wytwarzają też w jakiś sposób. Że to nie jest takie zbite. Tu ewidentnie trafiłem chyba na łapę. Tak mi się wydaje, bo tak miękko mi się kopie. Dobra. Bufor wodny. No i właśnie o taki bufor wodny mi chodziło. Że nie może być kurde na gładko i teraz zobaczcie, ta kukurydza jest tutaj w tym dole, około 7-8 cm, tu ma wał, który hamuje rozpęd wody, wlewa się tu następny wał, 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 wał i tak po wale. O co chodzi? Zawsze mi tu brakuje wody na górce, zawsze, bo jest efekt płynięcia i tego nie unikniesz, ale można w jakiś sposób go zmniejszyć. Nie mówię, że wyeliminujesz go na 100%, tylko go zmniejszyć. Właśnie poprzez takie uprawy, jakby chociaż na raz. Tak, tu skrzyp będzie objawem zagniecenia ziemi, to już jestem przekonany. Już mi się nawet nie chce ryć, bo... Ale jeszcze pójdziemy tu, zobaczymy, co on tu pokazuje. Skrzypku nasz kochany. Chodzi mi o pogłębie, nie? Że to może być, że... Co by wykopię tyle, to uprawiałem te 15-18 cm czy mniej, a pod spodem może być już twarda warstwa. Albo po prostu tak samo wap uciekł, bo tu było chyba ze 3 lata temu wapnowane. Jakoś tak, ale my dobra, żeby nie przesadzić. Tutaj pokazuję po próbach, że można byłoby już lutnąć wapno. Także takie na ten kawałek można byłoby sypnąć. Tu jest CPH 6. 6,5 i coś koło 7 na dole. Także tutaj zobrazuję. Tu mamy akurat porobione próby. Nie, na tamtym kawałku, obok. Obok, bo to było wtedy z tego gruntowiedza, to były pobierane, a tam obok jest i tam jest też przesadzone, nie? Tu na tym pagórku. Tu też jest 7 coś, 7,8, 7,7, bodajże jak pamiętam. Podrukuję. Wezmę ten. To już można jechać, pryskać. Akurat to trochę takie słońce, trochę tutaj rośliny mokre. Co po, widzicie? No i Krysu ma skrzyp znowu. Ale to... A raczej bym się odpuścił głębosza po kukurydzy z tego względu, że czasowo i może być mokro, a jak głęboszujesz, jak jest mokro, to podobno jest bardzo mizerny efekt, bo ta ziemia się nie unosi, tylko przecinasz paski. Także palisz paliwo i efektu nie ma. Może lepiej byłoby to jeszcze pójść głębiej,
z Porto po kukurydzy, gdzie to będzie pszenica, pójść głębiej i po prostu po pszenicy wtedy puścić sobie jakby w tym roku całe zgłęboszowo, to byłoby super. No, zabrakło trochę na to czasu. To byłoby super, jakby cały zgłęboszował, to miałby już po prostu z głowy, jeśli chodzi o głębosza, bo sucho, były piękne warunki, pięknie ten głębosz działał. O, tu widzicie, takie są właśnie rządki, że kurde mało jej jest. Jestem trochę zdziwiony, bo tu było ono świeżo robione. I nie wiem, czy to siła kiełkowania, czy po prostu zdarzyło się, że gdzieś bardziej sucha ziemia była zmieszana z tą bardziej wilgotną i dupa wyszła. No nic, lecę, cześć.